Eryk ma nadzieję, że jego kolega dowie się od Justyny, kim jest tajemnicza miłość Majki. Uczeń nie wie, że to Justyna jest jej dziewczyną. Hej, Katrina. Możemy pogadać? Co jest? No, bardzo ładnie dziś wyglądasz na przykład. Dzięki. No i tak sobie pomyślałem, że chyba trochę za mało gadamy razem, nie? Nie rozumiem. No wiesz, no ja jestem fajnym chłopakiem, ty jesteś fajną dziewczyną, moglibyśmy się jakoś zaprzyjaźnić, nie? Zaprzyjaźnić ich chyba tyle wystarczy, nie? No dobra, no ale to może lepiej zacznijmy przyjaźń od ciebie. No dobra. A ty się kumpujesz z Majką, nie? Bo ona ma jakoś nowego kolegę, nie? Nic o tym nie wiem, a co? A nie, tak jakoś po prostu sobie pomyślałem. No to nic. Ja lecę na lekcję, tam spotkamy się na samej przerwie, czy kiedyś. Co chciał? Nie wiem, chyba chciał mnie poderwać, czy coś. Ty żartujesz? No serio. Jezus, przecież tak się żyć nie da. No, ale co zrobisz? Chodź. Wiesz, co możemy zrobić? No co, powiedzieć wszystkim, że się kochamy, tak? No a dlaczego nie? No... Nie wiem, teraz tak, bo jakiś typek chciał mnie poderwać. No tak, no, jak wiesz, Eryk do mnie też się przystawiał. No nie wiem. Justyna, kochanie, też się trochę boję. Ale kiedyś i tak wszyscy będą musieli o tym wiedzieć. Teraz jest okazja. No dobra. Serio? No zróbmy to, tylko jak? No, najprościej będzie przez Face'a. To co, zmieniamy status związku. Dawaj. Wiesz co? Tak sobie teraz myślę. A może by dorzucić jakieś zdjęcie? No ale takie, jak się całujemy, czy co? No tak, dawaj, chodź. Czekaj. Tu nie. O, tam. Czekaj. Czekaj. Zobacz, tutaj. Pokaż. Dobra, no to teraz tylko czekać na reakcję. Zobaczymy, co będzie.